użyj swojej własnej techniki, aby wprowadzić się w zrelaksowany stan świadomości. Teraz wezwij fioletowy płomień z jego pierwotnego źródła, aby oczyścił Twoje pole energetyczne z wszelkich zakłócających energii. Następnie poproś fioletowy płomień, aby stworzył wokół Ciebie potężny krąg ochronny podczas medytacji. Utrzymuj go aktywny przez resztę dnia. Ustanów intencję użycia tej medytacji jako narzędzia do zrównoważenia wszelkich nieharmonijnych energii, jak również boskiej kobiecości i boskiej męskości, oraz aby pomóc w osiągnięciu najbardziej pozytywnej linii czasowej wzniesienia dla planety Ziemia. Wizualizuj słup lśniącego białego światła emanujący z kosmicznego centralnego Słońca. Następnie rozprzestrzeniający się
do centralnych słońc wszystkich galaktyk w tym wszechświecie. Następnie wizualizuj to światło przechodzące przez galaktyczne centralne słońce. Następnie przechodzące przez naszą galaktykę. Następnie przechodzące przez nasz Układ Słoneczny i przechodzące przez wszystkie istoty światła wewnątrz naszego Układu Słonecznego. A następnie przez wszystkie istoty na Ziemi. A także przez Twoje ciało do centrum Ziemi. Teraz wizualizuj fioletowy płomień otaczający całą planetę, oczyszczając wiry i pole energetyczne na płaszczyznach plazmowej, eterycznej i astralnej. Wizualizuj, jak cała ludzkość jest inspirowana i kierowana, a każdy ma swoje własne połączenie ze swoją własną duszą i źródłem, w doskonałej równowadze ich wewnętrznych męskich i żeńskich aspektów. Wizualizuj, jak bieg wydarzeń na planecie Ziemia przesuwa się na najbardziej pozytywną linię czasową, odsuwając się od wszystkich epidemii,
od wszystkich wojen, od całej dominacji nad światem. Wizualizuj białe, różowe, niebieskie i złote światło uzdrawiające wszystkie nierówności, usuwające całe ubóstwo i przynoszące obfitość całej ludzkości. Wizualizuj początek nowego, wielkiego kosmicznego cyklu ery wodnika, przynoszącego czyste światło, miłość i szczęście dla wszystkich istot na Ziemi. Na koniec uziem swoją energię w centrum Ziemi. To dla Twojej osobistej równowagi i ochrony. Tworzy to również kotwicę lub obwód, który może stale być kanałem, przez który fioletowy płomień przechodzi nawet po medytacji.